Raz, dwa, trzy! Ja sobie wziął 5 krogów. Jedziemy, kurwa. Łogiń! Cześć, siemanko, witajcie. A nie, jakby to powiedział Makłowicz. Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Gier Mokrzyn się kłania. Orka też czwóreczka i czwóreczka pług. Zestaw. Dzień drugi, wczoraj było pięknie posprzątane. Niestety trzeba było trochę pojeździć. O, chłopaki z Marsa są, są. Wczoraj nagrywałem nocnego vloga, a dzisiaj tak mówię. A nagramy sobie od samego rana, od samego wyjazdu. Rączkowski jadź. Wczoraj machnęliśmy 25 hektarów od południa do wieczorka, tak na spokojnie. Właśnie na orkach, bo u mnie na razie póki co
niepewności, bo będę dla was miał bardzo fajną niespodziankę. Ale to jeszcze ja nic nie mówię. Ogólnie dzisiaj nie na 6, a na 5, bo mówię, no jeden ciągnik odszedł sobie, ponieważ bronowanie. Pewnie i do nas później dojedzie na to samo pole, co będziemy sobie orać, bo też trochę chwilę mu zejdzie, tam jest 25 hektarów, to do tego południa na pewno. Bronek wjazd na to pole to jest tak samo, jak ostatnio wjeżdżaliśmy tu. Jak tu kręci Radek lewo, to ja w prawo. Czy jak innym wjeżdżacie? Pole pokręcone, strasznie pokręcone. Po tych zagonów będzie niemiłosiernie. Cześć Bronku, cześć. Ktoś rower zostawił. Dobrze, brawo ty. Kurwa, wyciąga. Kontra, klątwa na piszczel i ogień. Pełno bajorek. Ostatnio, kurde, bardzo fajną akcję mieliśmy, wiecie? Szkoda, że nie mieliśmy kamery ze sobą. Co jest to pole właśnie? To jest to pole? Ale jebie! Jakimś szlamem. Było takie sobie bajorko. Wiecie, jakieś krzoczki rosły i w ogóle niedaleko jakaś skarpa, jak to na każdym. O, tu muszę zajebać do pula. Niech się trzyma. I żeśmy z tej skarpy wzięli ziemię na dwa zestawy. Jeździliśmy i zawalaliśmy właśnie to bajorko. Bardzo fajna akcja. Moment, który nas ładował koparką. Zaraz też moment. I zasypywaliśmy sobie to i wiecie, jakoś to trzeba z roku na rok likwidować wszystko. Nie tak tragicznie wyszło, ale jak już widzicie, znów robią się tam te zygzaczki. Dobra, to już można wypłycić. Kurde, powiem wam, bardzo, ale to bardzo chciałbym mieć taki zestaw u siebie. To jest lokomotywa. Kurde, woreczki u mnie inne. Taki ciągnik do orki, głównie do agregatu by mi się przydał. Tym bardziej.
jak najbardziej potrzebne, zawieszane. Jak sami widzicie, są i takie momenty w polach, gdzie akurat tutaj dzisiaj we dwójkę z Mariankiem sobie możemy działać. Marianek robi tamtą stronę, ja robię tam. I jakoś to schodzi, no bo gdzie to dużymi pukami robić? Tak samo jak wczoraj sobie gadaliśmy z panem Bogdanem, że gdzie to... że gdzie tutaj pugi obracane. Dlatego też ta... zawsze Piotrek miał przekichane, bo jedną stronę zawsze bardziej miał zdartą. Bo to jak z nami gdzieś jeździł, to jedynie najbardziej na poprzeczniakach się przydawał. No ale gdzie tu teraz? Przy takich areałach jeden pług już też potrafi zrobić, tak jak ta szóstka teraz, gdzie Piotrek nam jeździ. No tak to widzicie, my sobie na spokojnie gdzieś możemy, wiecie, a to cofnąć. Nawet nie wiem, czy teraz tak nie będę robił. Tego, że to jest za dużo jeżdżenia by było. A tak to sobie jakoś to... wyrobimy. Chłopaki sobie już tam kończą Bronek z Piotrem od drogi. Gdzieś mignął nam Jasiu, ale Jasiu sam... O! To już nie trzeba było, no gdzie kwiaty? Znamy się od wczoraj.
kawałek i sobie tam ogarnia. Janek właśnie zjechali sobie z Mariankiem kosić, bo jak widzicie słońce wyszło, trochę się wypogodziło. Więc jesteśmy sobie już teraz czwórkę. Tutaj się trochę nacofaliśmy, naogarnialiśmy, żeby to jakoś wyrównać w miarę. Ale to poszło. Tak.
Dragon. O, i widzimy właśnie to Majorko, co było zasypywane. Taki kawałek, jak widać, tej świeżej go ziemi, powiedzmy, że piachu. Zajebiste widok. Nieprawdaż? Prawdaż. Masakra. Ale to jeszcze nie jesteśmy najwyżej chyba. Tam są wyższe miejsca. O, Piotr chyba nawet już pojechał na dół, także całe szczęście. Pan Bogdan zaczął idealnie. Już też mam poranę. Wczoraj właśnie obok tego pola robiliśmy. Jak może gdzieś się tam będziecie widzieć, tak wtedy też było fajnie poranę, fajnie to wystrzyło. Skierczy, nie? Ja myślałem, że przy które są na 10 tempy, ale próbowałem tego, to nie wleży za cholerę. Jo, oni tam kończą. Na tej górce. Kurde, ja już się nie mogę doczekać. 19 w farmingu, ja pier. Adam jeszcze teraz ostatnio nagrał mokszy sobie. Taki ala. Tak, fajnie to będzie wyglądać. Jeszcze jak się odzoruje te wszystkie pola. Ta nowa fizyka. Grafika i wszystko, no bajka. Będzie naprawdę bajka. Zagarnięte, to oni już skończyli.
Wracamy sobie już ostatni praktycznie w skrajniach. Zobaczymy, czy w ogóle mi tu wejdzie pół. Myślę, że powinno być ok. Jak będzie widać na kamerze, bo ogólnie ja widzę, ale nie teraz, a nie tam jest pod końcem. Tam na tamtym polu radka było widać z dronami. Akurat teraz nie jedzie, fajnie to z daleka, powiem wam, wygląda, jak takie drony było po 9 kurcze metrów, dwa przejazdy i taki kawał pola jest zrobione. Piotr teraz już padł, bo już objeżdżali te bagienka. Akcja wyciąganie. To ja mówię, jadę, zrobię sobie skrajniak. To będę stał i się patrzał. No tu cienko wchodzi. To jest ta górka, co akurat robiliśmy. O, Piotrek żyje. Upieł dołony jak stół w TVN-ie. Dla ekologii. Niestety to bagienko, które było zasypywane, musieliśmy objechać. Piotrek chciał przejechać, zobaczyć tak po prostu na pusto. No i wpadł, musi to przesnąć. O, jest, widać drony. Kurde, teraz krzaki zasłaniają. Tam akurat pora dymu się unosi. Bronek, tam mi dobrze w miarę szło, weź wjedź za mną i spróbuj to poprawić, może tobie wejdzie lepiej. Tu zaraz od razu skręć. Praktycznie no, jeszcze zoramy ten poligon.
będzie do wymiany. Bo się strasznie pozdzierały, a u mnie w ostatnim czasie nie były wymieniane, Przemka Pugu były. Wprawdzie mogłem nawet wziąć i jego czwórką sobie orać. O! Jak to pan Bogdan zawsze jakiś krzak przeszkadza. To go zaraz nie ma. No w tym właśnie potrzebny jest tur, dlatego pan Bogdan zawsze najczęściej jeździ turem. Nie wiem, myślę, że na poligonie złapiemy jeszcze sobie kilka ujęć. Bo nie chcę też, żeby ten vlog był znów za długi. A jeszcze myślę, że na zimową orkę, na spokojnie, powinno coś wpaść, więc wam wystarczy. O, tam na górce w ogóle też nie wchodzi, ja sobie odpuściłem, ale u chłopaków też rewelacji nie było. Tak się za dużo nie odpala.
ostatnio bardziej na spokojnie. Człowiek skupia się tą robotą. No i nie pozwala, no! Ale nie pomogło! Ale jak jest blok, gdzie można, to się poodwala. Wprawdzie poligon w 80% okazałości. Zobaczcie sobie tam te fajne górki. O. Ale tu się kurzy jak cholera. Wioch, panie, wioch. Ale zajebiście to wygląda.
kurde, jak to fajnie wygląda, tak zaorane, świeżutko. Przepera akcja obronna. Ciekawe, czy się stykniemy. Nie no, dzisiaj się nie stykniemy, bo akurat te dwa pola, które skończyliśmy teraz przed chwilą, tak zwanego Iwona, to akurat sobie je będzie... będzie dzisiaj bronował. Więc się nie stykniemy z Radkiem na tym polu na pewno. Uratowali jak najwięcej pola, się tylko udało. A o to w Mokrzynie chodzi. Akurat Bronek sobie wróci, bo będzie musiał zagarniać. Kolejny przejazd to zrobi i zagarnie poprzeczniak. Jazdy na próżno nie ma. Akurat tak zawsze wychodzi, że się udaje. Akurat zrobimy sobie w miarę prosty, żeby też miał łatwiej. Całkiem technika inna orania. Trzeba się po prostu nauczyć, przyzwyczaić do tych pól. Fajnie, bo wczoraj po pracy sobie tak po pierwszym już dniu, w połowie dnia orania, z panem Bogdanem usiedliśmy. Trochę nam fajnych rzeczy potłumaczył, jak to jest tutaj na polach i w ogóle. Co też później przydaje się właśnie na polu. Jak gdzieś nie ma się kogo poradzić. Kurwa, co świeci, nic nie widać. Robimy sobie taki oddzielny kawałek z Przemkiem. Bez blokady nie podchodź tu nawet. Cały czas blokada na pełno i... bo inaczej to wysuwało nas strasznie z gruzdy. I praktycznie będziemy sobie kończyć z tego bloga, ponieważ nie mam już sił nawet gadać. A po kolejną sprawą jest to najważniejsze, że kamera już spada. Także i tak więcej byśmy już sobie nie nagrali. Tam chłopaki, jak widzicie, już fajnie skończyli, robią już ten drugi kawałek. To ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że vlog wam się spodoba. Nie będzie za długi, nie będzie za krótki. Coś jeszcze na pewno w tym roku się pojawi. Także co, ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Do kolejnego vloga i na razie, strzałeczka, piąteczka, trzymajcie się, cześć!